Dziękuję bardzo. Ja już z tego miejsca, żeby nie zabierać czasu. Panie marszałku, panie minister, do tej inwestycji zostały powołane aż dwie spółki celowe. Ja bym prosił, żeby pani być może na piśmie, bo pewnie dzisiaj to się nie uda, żeby pani zdecydowała się przygotować informację pokazującą, jaka jest struktura docelowa tych dwóch podmiotów, jakie będą koszty, przewidywane koszty ich funkcjonowania, jakie są ich kompetencje, czym one będą się zajmowały. I wreszcie krążą takie informacje, że pan minister Grat, który jest szefem tych dwóch spółek, ma również być wiceszefem całego PG. Czy to jest informacja prawdziwa, jak jedna osoba może funkcjonować w trzech, jak rozumiem, dużych podmiotach gospodarczych? Dziękuję bardzo. Dziękuję.